excensium, et desideratus earum, lapisque angulari. Niech Pan obdarzy Was pokojem, 22 grudnia i kolejna z wielkich antyfon adwentowych. O Królu Narodów, przez nie upragniony, kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź i zbaw człowieka, którego utworzyłeś z prochu ziemi. Dzisiejsza antyfona nazywa Jezusa Królem Narodów i oczekujemy na przyjście tego jedynego władcy, tego naszego Króla, naszego Króla wszystkich ziem, Króla wszystkich narodów, a przede wszystkim Króla wszystkich serc. Bo doskonale wiemy, pamiętamy ten dialog Jezusa z Piłatem, kiedy Chrystus mówi: Królestwo moje nie jest stąd. To nie jest takie królestwo, jakie znamy, że ma ziemię, że ma jakieś terytorium, że ma armię i ta armia albo broni swojego królestwa, albo rozszerza, podbijając inne ziemie. Chrystus mówi: Królestwo moje nie jest stąd, bo gdyby królestwo moje było stąd, to słudzy moi biliby się, żeby mnie został wydany. Ale to królestwo jest inne, nie tyle związane z jakąś ziemią, z jakimś terytorium, ale związane z królem. I dlatego to jest królestwo serc i dlatego chcemy, żeby Chrystus królował, żeby panował w naszych sercach. I tutaj jak najbardziej pasuje to znane zdanie świętego Augustyna, który mówi: niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie, że Ty nas, Panie, stworzyłeś i jesteśmy skierowani ku Tobie. Więc jeśli przez Boga stworzeni jesteśmy i ukierunkowani na Boga, to mamy w sobie ten niepokój, który tylko i wyłącznie uspokoić może sam Jezus Chrystus, królujący w naszych sercach. I choć nie wszystkie narody wprost mówią o Bogu, nie każdy człowiek do Boga się przyznaje, czy nawet mówi, że tęskni za Nim, to dzisiejsza antyfona mówi o Królu Narodów, przez nie upragniony. Bo ostatecznie mamy w sobie wszyscy tęsknotę za miłością, a tą prawdziwą, największą i wypełniającą nas miłością jest tylko i wyłącznie Bóg, objawiony w Jezusie Chrystusie. Antyfona przywołuje również ten opis stworzenia człowieka z Księgi Rodzaju. Mówi o człowieku, którego Bóg utworzył z prochu ziemi. No właśnie czytamy w Księdze Rodzaju, że człowiek został ulepiony z prochu ziemi. Jednak to nie jest ta cała prawda o nas, że tylko jesteśmy z prochu, bo przecież oprócz tego, że jesteśmy stworzeni z prochu, to jeszcze Bóg tchnął w nas ten boski pierwiastek, czyli Bożego Ducha. Mamy w sobie to tchnienie życia. Więcej, mamy właśnie to tchnienie Ducha Świętego i On nas ożywia. I owszem, widzimy tą naszą słabość i kruchość, kiedy nie ma w nas Boga, kiedy my Go odrzucamy, kiedy my Go wypychamy z naszego życia, stajemy się prochem, obracamy się w ten proch. Jesteśmy tą marnością, prochem tej ziemi. Ale jeśli jest w nas ten Boży pierwiastek, no to jesteśmy niesamowici. Dlatego ta nasza dusza jest stęskniona. Potrzebuje Boga, żeby to nasze stworzenie, to nasze ciało nie rozsypywało się i nie stawało się prochem, ale cały czas przez Boga było umacniane. W Ewangelii świętego Jana mamy ten fragment mówiący o niewidomym od urodzenia, którego Chrystus w dziwny sposób uzdrawia. Ze śliny i z błota czyni taką maś, czyli moglibyśmy powiedzieć dzisiaj jakieś lekarstwo, nakłada mu na oczy i mówi: idź, obmyj się w sadzawce. Właśnie to jest ten znak człowieka, że jest stworzony z prochu tej ziemi i jednocześnie ta ślina, tutaj jest to ten boski pierwiastek, byśmy powiedzieli nawet Słowo Boże, że Bóg mówi i wszystko się staje. Jest ta ziemia zmieszana ze śliną, sprawia, że ten człowiek po obmyciu staje się nowy, staje się tym, który widzi rzeczywistość. Wcześniej był w ciemności, a teraz wszystko widzi. To jest też taki element u świętego Jana, tego stworzenia Boga, który z prochu ziemi i ze swojego słowa stwarza człowieka. Dlatego dzisiaj w tych czytaniach, które otrzymujemy w liturgii, widzimy Samuela, małego Samuela, którego mama oddaje do świątyni. Wcześniej tu się modliła, wcześniej tutaj prosiła, wcześniej tutaj zdarzył się cud i ona mówi: to mi wystarczy, Bóg udowodnił, że mnie kocha, Bóg udowodnił, że mi błogosławi. Oddaje tego Samuela na służbę, a potem jak Samuel podrośnie, kiedy rozpozna głos Boży w sobie, żeby mógł zostać prorokiem, jak mówi ta księga,
nie pozwoli upaść żadnemu słowu, bo to słowo sprawia, że faktycznie nie jesteśmy tylko i wyłącznie prochem ziemi. I Maryja dzisiaj też wielbi Pana, wypowiada słowa, te słowa uwielbienia, dziękuję za to, co się dzieje, że właśnie teraz Bóg wstępuje na ziemię, że to Bóg staje się człowiekiem. Z jednej strony my chcielibyśmy być bogami, na tym polegał grzech pierworodny, chcieli ludzie być jak Bóg i stanowić prawo, a teraz Bóg staje się człowiekiem po to, żeby naszą upadłą naturę podźwignąć, po to, żeby na nowo wprowadzić ją do raju i do przyjaźni. Dlatego wołamy dzisiaj: o Królu narodów, przez nie upragniony, kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź i zbaw człowieka, którego utworzyłeś z prochu ziemi. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Orex gentium, et desideratum searum, lapisque angularis, qui facis utraque unum, veni et salva homine, quem delimo formam.